No, siemano, dzisiaj do mnie przyjechała taka fajna Mazda, ale jak widzicie, ma zniszczone kapserki od alufelg. Ale tutaj Szpeniusz sobie poradził i pokażę szybko, jak to się robi. Szybciutki tutorial, jak poradzić sobie z tym prosto. Wchodzimy do nieautoryzowanego ASO Mavcar i już pokazuję wam, jak to zrobić. Żeby się nie męczyć z oklejaniem tego tu dekielka i tego znaczka, no bo i tak nie oszukujmy się, nie oklejilibyśmy go tak dobrze jak potrzeba i pewnie by się pomalował. Łatwo lub niełatwo można sobie go stąd wyjąć. Tutaj widzicie, są cztery takie zaczepy, tak tutaj w dekielku, i trzeba je po prostu wypchnąć. Ale niestety, jak to po latach, po 10 latach, nie chce to za dobrze wyjść. Jest to dobrze przymocowane, dlatego grzejemy to opalareczką. Wypychamy delikatnie śrubokręt każdego z tych punktów. Jak już nam z jednego wyskoczy, to już będzie w połowie sukcesu. Potem bierzemy nitro, czyścimy to, żeby nie zostały nam żadne tłuste plamy. Na szczęście tu farby już nie ma po jakichś tam wielu latach dużo. A potem ja maluję to sprayem do felg. Jak widzieliście, idealnie dobrał się kolorystycznie zresztą alusa. Zaraz wam nagram efekt, jak wyszło to. No to co, polakierowane już. Teraz spróbujemy założyć znaczek. Jeżeli tutaj coś by wam pękło, odpadło, możecie potem sobie z drugiej strony klejem na gorąco zabezpieczyć i nie powinno wylecieć. Fajnie się zapięło. Jest całe. No i dekielek gotowy. No i efekt końcowy. Wyszło całkiem fajnie. Z czterech podniszczonych alufelg wyszły całkiem przyzwoite alusy. Więc jeżeli podobał wam się ten film, zostawcie łapkę w górę i subskrybujcie kanał, bo na pewno pojawi się tutaj dużo prostych napraw. Na razie.